Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Co nowego w kalendarzu liturgicznym. Ze mną dziś w studio jest, jak zwykle, dr Radosław Czarnecki. Dzisiaj, proszę Państwa, opowiemy o postaci szczególnej. Chyba zresztą zawsze opowiadamy o postaciach szczególnych, bo jak już zabieramy się za jakąś postać, to ona potem się okazuje, że jest jednak jakaś szczególna. Ale ta jest szczególnie szczególna. Szczególnie szczególna, do potęgi szczególnie wysokiej, gdyż jest to święty Paweł. Starszy. W zasadzie można powiedzieć, że nazywał się Szaweł. Szaweł po polsku. Ale po hebrajsku Saul, a święty Paweł to jego pseudonim. Święty Paweł, bo tak jednak mówmy święty Paweł, będzie nam wygodnie, zresztą pod tym imieniem jest ta postać znana. Jest to w całym wachlarzu postaci historycznych, które są nam wszystkim znane, postać taka, która wywarła największy wpływ na naszą historię, na naszą cywilizację. Można dodać, Grzesiu, że ci tak wpadnę w słowo, że on jest w zasadzie twórcą chrześcijaństwa. Tak, twórcą chrześcijaństwa, a co za tym idzie, twórcą współczesnej cywilizacji, którą dzisiaj mamy, bo chrześcijaństwo wywarło na tę cywilizację taki, a nie inny wpływ. Można się spierać, czy to jest wpływ bardziej pozytywny, czy mógłby być lepiej, ale tak jest. Ta postać wywarła wpływ, ponieważ to Paweł, to święty Paweł stworzył, wymyślił, ustawił tę religię tak, a nie inaczej. Gdyby nie on, sprawy potoczyłyby się zupełnie w innym kierunku. I o tym dzisiaj z Państwem chcemy porozmawiać. Cóż, święty Paweł. Jest to postać niezwykle kontrowersyjna z tego tytułu, że jako niezwykle bogobojny i ortodoksyjnie pojmujący religię mojżeszową faryzeusz uczestniczył w kamieniowaniu świętego Szczepana, który sądem, dzisiaj to by był sąd rabinacki, tak normalnie powiedziane, został skazany na śmierć za odstępstwo od religii mojżeszowej. A tu bym taką dygresję wrzucił, że sposób wykonywania kary śmierci w tamtym czasie wśród Żydów polegał właśnie na kamienowaniu. Dlaczego Jezusa Chrystusa ukrzyżowano, skoro głównie wykonywano karę śmierci przez kamienowanie, czy kamieniowanie? Tego nie wiemy, natomiast to świadczy o tym, że jak często słyszymy, że Żydzi to są tacy źli, bo oni zabili Chrystusa. Otóż gdyby Żydzi zabili Chrystusa, to by go ukamienowali. Natomiast dowodem na to, że nie Żydzi wcale zabili Chrystusa, tylko Rzymianie, jest to, że zginął na krzyżu. To była kara, którą stosowali Rzymianie. Dla przestępców. Dla przestępców pospolitych, tak. Którym był Jezus. Uznany został Jezus. Tak, uznany został Jezus, chociaż dalej chyba razem zgodnie twierdzimy, że jest to postać niehistoryczna, na wpół mityczna, na wpół konceptualna, można powiedzieć, wymyślona. Ale nie o tym, nie o Jezusie i jego historyczności chcemy dzisiaj rozmawiać, tylko o Szawle Starsu. Tu by się należała kolejna dygresja. Otóż nam się wydaje, że wszystkie postacie z Pisma Świętego mają polskie imiona. No nagle Paweł. W żadnym wypadku nikt tam się nie nazywał Paweł. Każdy miał swoje imię, nawet Jezus nie był Jezus, bo to też nie jest hebrajskie, ani żadne inne żydowskie imię, tylko ta postać, jeżeli już była, to nazywała się Joshua, prawda? Maria to Miriam. To są wszystkie, te imiona są spolszczone i imię świętego Pawła również jest spolszczone. On się nazywa tak, jak się nazywa. I jest to postać, dlaczego ta postać jest tak szczególna? Według mnie pierwszym elementem, który żeśmy wspomnieli, w zasadzie on jest twórcą chrześcijaństwa w takim, można powiedzieć, nowoczesnym, trudno to jest powiedzieć, ale to słowo akurat mi przychodzi na myśl, nowoczesnym stylu.
Po pierwsze, zostało przełamane prawo żydowskie, że do religii mojżeszowej mogą przystępować tylko Żydzi. Muszą się poddać obrzezaniu oraz określonym rytuałom. Natomiast Paweł w tych wszystkich swoich listach i w organizacji dopuścił do nowej religii, bo to można powiedzieć, to jest nowa religia, chociaż przez pewien czas można powiedzieć, że funkcjonowała ona w ramach właśnie judaizmu i się mówi o judeo-chrześcijaństwie, także pogan, którzy poprzez chrzest stawali się członkami tej wspólnoty. Na tym tle nastąpiły, podobno, bo to są wszystko niepisane informacje, bardzo duże kontrowersje między częścią apostołów czy następców apostołów, a właśnie tą koncepcją Pawła z Tarsu. I one podobno, bo to też również nie jest historycznie udokumentowane, miały miejsce głównie na tak zwanym pierwszym soborze w Jerozolimie. To jest gdzieś około 50 roku naszej ery. 49. Jakoś tak mówię. I one miały właśnie, ponieważ większość tych, można powiedzieć, apostołów, czy kierownictwa gminy takiej judeo-chrześcijańskiej była za tym, żeby utrzymywać więź jednak z judaizmem. Natomiast Paweł z Tarsu forsował tą nową koncepcję, żeby wyjść na zewnątrz. I to jest właśnie między innymi moment, jeżeli większość przyjmuje właśnie koncepcję Pawła, zerwania praktycznie chrześcijaństwa z judaizmem. Ten rozwód potem następuje przez kilkadziesiąt czy 200 lat, ale to jest ten zasadniczy moment według mnie. Tak, może tu jeszcze w uzupełnieniu dodajmy, bo może nie wszyscy jeszcze dokładnie pamiętają z lekcji religii, na czym polegała ta postać świętego Pawła. Otóż on na początku był, powiedzmy, no, gorliwym faryzeuszem, ale w pewnym momencie zmienił się, to znaczy gdzieś mniej więcej roku 34-35 w ramach prześladowań, które prowadził, jechał z grupą sobie znanych i zaprzyjaźnionych osób do Damaszku. Czy jechał na konno, czy szedł na piechotę, to już dokładnie tego źródła nie podają. W każdym razie w pewnym momencie w drodze do tego Damaszku coś go oślepiło, upadł na ziemię i stracił przytomność. Potem Paweł powiedział, że przez 3 dni nic nie widział, nic nie słyszał, nie wiedział, co się dzieje, ale po tym wszystkim powiedział, że usłyszał głos samego Jezusa, który mówi: Szawle, Szawle, czego mnie prześladujesz? Więc pytanie było retoryczne, podejrzewam, że to nie był dialog, tylko to raczej była rozmowa w jedną stronę. Święty Paweł postanowił w związku z tym wydarzeniem zmienić się i odwrócić się o 180 stopni, zacząć tak samo gorliwie szerzyć chrześcijaństwo. Co do tego zdarzenia można mieć wątpliwości, ponieważ z jednej strony można powiedzieć, że to było politycznie bardzo korzystne dla świętego Pawła, ponieważ w tamtym czasie ta sekta chrześcijan, oni się jeszcze nie nazywali chrześcijanami. Oni byli, to była grupa wewnątrz żydowska, grupy raczej, może wracać głównie w Jerozolimie. Na nich mówiono również ebionici, czyli to są ludzie, którzy byli, pochodzili z biedy. Z biedy, a także byli to ludzie też o nastawieniu pacyfistycznym. Oni wszyscy, trzeba powiedzieć, taki był kontekst tego. To była, Judea była pod zaborem, była w niewoli rzymskiej. I były grupy, które chciały ten stan zmienić czy wyzwolić. I jak to zrobić, to było bardzo, bardzo trudno. Ci ebionici powstawali po to, żeby znaleźć sposób na to, żeby się wyzwolić z tego stanu. Ta sekta wewnątrz judaistyczna rozrastała się bardzo mocno i w pewnym momencie Szaweł czy Saul zauważył, że jest to świetna okazja do tego, że a może zmienić się, może przejść na ich stronę, ponieważ jest ich tak dużo w narodzie żydowskim, że warto na tym zbić jakiś kapitał polityczny.
i przejąć nad nimi kontrolę, przejąć nad nimi władzę. Poza tym, Grzesiu, bardzo słusznie żeś zauważył, że sytuacja w Palestynie, czy w Kanaanie, czy w Izraelu, to równocześnie możemy o takich trzech pojęć używać. Mówmy w Judei, bo to będzie... Albo w Judei. Tak. O prowincji rzymskiej. Tak. W ówczesnym czasie, w pierwszym wieku, była bardzo napięta. Nastąpiły dwie pacyfikacje przez Rzym tej prowincji, zwłaszcza wojna, którą prowadził późniejszy cesarz Wespazjan i kontynuował ją jego syn, również późniejszy cesarz Tytus, związana ze zdobyciem Jerozolimy i zniszczeniem świątyni. Żydzi zostali zdziesiątkowani, bo tak jak ty powiedziałeś, cała sytuacja do tych lat 60. 70. pierwszego wieku, to między innymi Jezus padł ofiarą tych właśnie walk. No Jerozolima była, no, powiedzmy sobie, podobnie jak dzisiaj, targana terrorystycznymi zamachami. Tacy bardzo purytańsko i ortodoksyjnie nastawieni wyznawcy judaizmu, tak zwani sykariusze, chodzili z takimi specjalnymi nożami, które w tłumie wbijali żołnierzom rzymskim albo swoim przeciwnikom politycznym w plecy. No, to jest, mówię, to... I w tej właśnie, w tym takim sosie, takim bardzo burzliwym, rozwija się sekta ebionitów, która po prostu zaczyna przybierać duży rozmiar, czyli tych ludzi jest coraz więcej i coraz więcej i prześladowania nic nie dają. Święty Paweł wpada na pomysł, że może przejąć nad nimi władzę, bo to jest korzystne. I tak jak najprawdopodobniej tak było, chociaż cóż, te czasy są dosyć opisane w sposób niezbyt precyzyjny, ponieważ nie było takich środków. Źródeł nie ma, ani źródeł. Byli kronikarze, o Ewangeliach nie mówimy jako źródeł historycznym, ale byli różni kronikarze, między innymi Hieronim. To są źródła, mówią o takiej postaci jak święty Paweł, ale czy on na pewno tak chciał, czy tak inaczej, tego nie wiemy. Zresztą jakby nawet dzisiaj to się wydarzyło, to też nie byłoby wiadomo, jakie są motywacje takiego kogoś. Mogą być różne. Mogą być różne. Tak czy tak, Paweł się nawrócił, można powiedzieć, ale też dlatego, że co o tej postaci można jeszcze powiedzieć? Coś o jego wyglądzie. Otóż Paweł, święty Paweł, był człowiekiem niskiego wzrostu, potwornie brzydki, pokręcony, krzywy kręgosłup, krzywica, przepuklina, podagra. Miał szpetne rysy twarzy, tak mówią. No to oraz jeszcze, co można nie powiedzieć, że był potwornie cierpiący. Cały czas go bolała głowa w sposób bardzo potworny. I ten zdarzenie w drodze do Damaszku wygląda na atak epilepsji, czyli był epileptykiem. Czy też był histerykiem, napad histerii, takiej powiedzmy religijnej histerii go tam spotkał, więc to jest, ale to wszystko, ten jego wygląd, to cierpienie, które cały czas miał w sobie, wywarło bardzo wielki wpływ na chrześcijaństwo, na to, co dzisiaj się odbywa, co dzisiaj jest, jak to chrześcijaństwo każe żyć swoim ludziom. Otóż w piśmach świętych, ewangelicznych, wszelkich, wokół postaci Jezusa nie ma żadnej informacji o tym, że Jezus jest przeciwnikiem przyjemności cielesnych. Nie ma absolutnie takiej. Są domysły, są Ewangelie, powiedzmy, apokryficzne, które mówią, czy pisma apokryficzne, które mówią, że Jezus wręcz miał czy kobietę, czy żonę. Zresztą w tamtym czasie w Judei żaden Żyd nie mógł nie mieć żony. To był obowiązek. Poza tym wtedy byłby traktowany jako ktoś gorszy. On musiał się ożenić po prostu. Musiał. Dziwne, że się nie ożenił. Ale to jest inna sprawa. I ta asceza, ta niechęć do cielesności spowodowała, że to chrześcijaństwo tak się rozwinęło, bo poprzednie religie nie były tak bardzo, a nawet wręcz dopuszczały do uciech cielesnych. Chrześcijaństwo od samego początku te uciechy obcina, mówiąc, że tutaj niestety nie pozwolimy na to, żeby było zbyt wesoło, ponieważ sam święty Paweł taki uciech cielesności
cielesnych nie mógł zażywać z racji swoich ułomności fizycznych i psychicznych. Warto jest dodać do tego, Grzesiu, co ty mówisz, że wiele sporządzonych, oczywiście w czasach już nowożytnych, rysów psychologicznych świętego Pawła mówi właśnie o tej jego wybuchowości, przerzucania się z jednej skrajności w drugą, nadmiernej pobudliwości, afektywności. Poza tym trzeba powiedzieć, że musiał być człowiekiem charyzmatycznym, ponieważ jak odbywał te swoje podróże, zwłaszcza po wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego, bo to głównie tam jego działalność się... Cypr, Azja Mniejsza, Grecja. Bliski Wschód. To i te niby dokumenty, które mamy w postaci jego listów, a są one dołączone do Ewangelii, zawierają niesamowity ładunek właśnie energii, można powiedzieć. Poza tym trzeba sobie powiedzieć, że takie nieumiarkowanie, które było u niego w ocenie wszystkiego, a na co ty zwracałeś uwagę odnośnie cielesności, to jest ten fakt, o którym żeśmy mówili. On podobnież te kamieniowanie, o którym żeśmy wspomnieli, dokonywał z niezwykłą ochotą. Poza tym, z tego co można prześledzić, brał udział w kilku tego typu ekspedycjach, można powiedzieć, do gmin żydowskich, między innymi do Antiochii, gdzie również prześladował właściwych czy tylko rzekomych heretyków i odstępców od judaizmu. To jest taki pewien rys psychologiczny świętego Pawła. Tak, a propos Antiochii, to tak. Przypomniał mi się konflikt antiocheński, który polegał na tym, że święty Paweł przesiadywał z nawróconymi nowo chrześcijanami, poganami, i na ten widok żydowscy nowi chrześcijanie buntowali się. Z tego powodu w ogóle doszło do Soboru Jerozolimskiego pierwszego. Może jeszcze krótko o tym właśnie Soborze Jerozolimskim, bo tam doszło do bardzo ważnych, możemy powiedzieć, kluczowych spraw dla chrześcijaństwa. Otóż tam omawiano ten konflikt antiocheński i ludzie, którzy tam się zebrali, a tam jeszcze oprócz świętego Pawła był niejaki Barnaba, znana postać. Był też Szymon Sprawiedliwy, brat Jezusa, tak mówiono. Niektórzy twierdzą, że rodzony, niektórzy, że po prostu brat jako brat. Tak czy tak zebrała się tam pewna socjeta tych najważniejszych osób w chrześcijaństwie, które jeszcze nie było chrześcijaństwem, ale ta grupa zainicjowała chrześcijaństwo. I rozważano bardzo poważny problem. Co z Żydami, bo to byli wszystko Żydzi, co z Żydami, którzy chcą się przejść na nową religię, którą głosił Jezus? A to, co głosił Jezus, to oni zastanawiają się, co ma głosić Jezus, prawda? Więc oni na Soborze Jerozolimskim pierwszym doszli do wniosku, uzgodnili, co ma głosić Jezus. Więc Jezus według jednych miał głosić to, że tylko Żydzi mogą zostać potem wyznawcami nowej religii Jezusowej, a święty Paweł twierdził, że nie, że to powinni być również poganie, ci, którzy nie wcześniej nie byli Żydami. I teraz co to zrobić? Ponieważ Żydzi dokonują obrzezania. 8 dnia każde dziecko żydowskie, każde męskiej płci musi przejść zabieg obrzezania, czy rytuał obrzezania, jako pamiątkę przymierza z Bogiem Jahwe. No jest problem, ponieważ jak ktoś jest poganinem i już ten 8 dzień mu nie tylko przeszedł, tylko 8 dzień, czasami 8 rok, czasami jest to 18 rok. Człowiek już jest dorosły, a nie jest obrzezany. I teraz jak to wrócić do tego, jak go obrzezać, kiedy już ten 8 dzień dawno, wiele lat temu minął. No, święty Paweł wiedział, że to może być w przyszłości konflikt. Możemy na razie powiedzieć, że okej, obrzezujmy tych, którzy są teraz. Ale Pan Bóg wyraźnie powiedział Abrahamowi, dam ci potomstwo liczne jako gwiazdy na niebie, ale każdego męskiego potomka musisz 8 dnia obrzezać. I z tego powodu święty Paweł stwierdził, że nie, że to się nie da, ponieważ pogan się nie da obrzezać 8 dnia. I zawarto kompromis.
Kompromis polegał na tym, że pewne prawa żydowskie zostaną zachowane. Takie na przykład jak spożywanie koszernego mięsa, zakaz spożywania krwi, zakaz zjadania uduszonego oraz zakaz nierządu. Prawda? Więc wszystkie inne rzeczy mogą być. Nie trzeba się obrzezywać. Obrzezanie będzie się odbywało na zasadzie... będziemy obrzezywać Duchem Świętym. Czyli poprzez akt chrztu, aktem chrztu zastępujemy akt obrzezania. Czyli to miało fundamentalny wpływ na pozostałych, ponieważ to oddzielało judaizm od przyszłej grupy religijnej chrześcijan, a po drugie miało to wpływ również na nas dzisiaj. Ponieważ gdyby tego nie było, to dzisiaj sądzę, że większość z panów, nas wszystkich, miałoby ten zabieg przeprowadzony. Ten zabieg nie był taki całkiem bezmyślny, ponieważ on miał pewien cel w sobie. No, już Abraham, powiedzmy 4000 lat temu, padli na pomysł, że trzeba jakoś zahamować nad popędem seksualnym, bo to z tego bywa, że przy pewnym niedoborze regulacji prawnych może spowodować, że następuje bardzo dużo nieszczęść, zła, gwałtów, prawda, kierowania się popędem seksualnym zamiast rozsądkiem. Dlatego obrzezanie takiego dziecka spowodowało, że taki niewątpliwie zmniejsza radość z kontaktów seksualnych. Automatycznie ogranicza, ponieważ tam dochodzi do roga wycienia tych intymnych miejsc, które dają przyjemność. I taki obrzezany chłopak już nie ma takiego parcia na sprawy seksualne, tylko może zająć się czymś innym. I dzięki temu, że taki zabieg został przez świętego Pawła właśnie zamieniony na chrzest, to dzisiaj wszyscy cieszymy się lepiej trochę tym życiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. To wiem z doświadczenia i z książek. Wpadnę w słowo ci, Grzesiu, bo żeś podał bardzo mądre uzasadnienie tych różnic właśnie na pierwszym soborze jerozolimskim w religioznawstwie. Przyjmuje się, że to są takie dwie strony tego konfliktu. Jedni to są pauliniści, a drudzy to są petraniści, bo podobnież Piotr był przeciwny. I tu nastąpiło bardzo mocne zderzenie tego wszystkiego, ale nawet święty Paweł go zrugał, tak, mocno tam. I może doszło nawet do rękoczynów. Może, tak, to bo święty Paweł był osobą, no delikatnie mówiąc, niezrównoważoną trochę psychicznie i nad emocjami nie panował. Tak, twierdził, że jest poronionym płodem, a jego czuje się jak poroniony płód. W tej zemście poronionego płodu sobie żyjemy i tutaj można powiedzieć, że te słowa są trochę prorocze, bo jak widzimy, co się dzieje wokoło. Można się zgodzić. I wiemy, co się działo do tego. Co się działo. Ja trzeba powiedzieć jeszcze, że podobnież we wszystkich, albo w prawie wszystkich podróżach tych, można powiedzieć, takich misyjnych świętego Pawła, towarzyszyła mu święta Tekla. Ale tam nic podobnież nie zaszło. Nie zaszło, ponieważ święty Paweł nie był zdolny do tego, żeby coś mogło zajść. I z tego właśnie powodu, też no, potem kazał sobie, aby się chrześcijaństwo rozwijało w tym właśnie kierunku, aby ta asceza była mocniej promowana. Także wszyscy asceci, te takie właśnie zjednoczenie szkoły stało się bardziej promowane. Były okresy w ogóle w chrześcijaństwie oraz były pewne nurty chrześcijańskie, tacy jak katarzy, które w ogóle zakazywały seksu w związku z tym powinni wymrzeć. Ale przez to, że nie wszyscy dokładnie stosowali tych zakazów, to nie wymarli tak wszyscy dokładnie. Chrześcijanie nie wymarli. No może katarzy wymarli, ale z innego powodu. Między innymi z powodu właśnie założonego z metod stosowanych. Radykalnych. Przez założony podać Kościół przez świętego Pawła. Tak właśnie. Co jeszcze można o świętym Pawle powiedzieć, że no, jak on skończył? No skończył marnie. Ale można jeszcze powiedzieć o parę ciekawostek. Otóż święty Paweł był obywatelem rzymskim. To ma duże znaczenie, bo w tamtym czasie w Judei Rzymianie cieszyli się pewnymi przywilejami. Otóż każdy Rzymianin
mógł być, mógł na przykład się zwracać do Cezara w razie jakichś, na przykład gdyby go oskarżono o coś. Zresztą tak. Świętego Pawła oskarżono. On miał jakiś tam konflikt z jakimś rzemieślnikiem, który produkował brązowe wyroby, prawda? Oskarżono o coś, o co dokładnie nie wiemy, ale to spowodowało jego uwięzienie. Dzięki temu, że był obywatelem rzymskim, mógł wyjść. On potem wyszedł z tego. I pojechał do Rzymu. Pojechał do Rzymu, był też na Malcie. 3 miesiące spędził, był też w Hiszpanii, także podróżował trochę po świecie. I jeszcze coś ciekawego można powiedzieć o nim, że był z zawodu producentem namiotów. No to ciekawostka, bo taki dzisiaj powiedzmy budowniczy, powiedzmy troszeczkę, no, murarz, no nie, może producent namiotów, to ale wtedy w namiotach się mieszkało. Namioty nie wyglądały inaczej niż dzisiaj. Nie kupowało się ich w sklepach, tylko po prostu trzeba było najpierw ściąć odpowiedni materiał, jakieś konopie czy jakieś inne zboże specjalne, utkać płachtę, zrobić drewniane tyczki, prawda? I... A to był, trzeba powiedzieć, to było przedsiębiorstwo, że tak byśmy powiedzieli, rodzinne, bo jego ojciec był również... Tak. Zresztą w tamtym czasie każdy pobożny Żyd musiał posiąść jakąś umiejętność. Musiał. Praktyczną, tak. To nie to, co dzisiaj, że taki inteligent pójdzie na studia i potem wychodzi, nic nie umie. Chyba, że był faryzeuszem, oprócz tego, to potem już zajmował się tylko interpretacją Pisma Świętego. Tak, i to też, ten nurt też przetrwał do dzisiaj, że tak. Idzie taki, prawda, i potem umie tylko interpretować Pismo Święte. A to okazuje się, że to jest świetny interes, proszę Państwa. Tak. Umieć odpowiednio zinterpretować. Ale tak miał lepiej niż na przykład Mahomet, czy Muhammad, niesłusznie zwany Mahometem, ponieważ tamten zbierał w wielbłądzie placki, czyli kupy w wielbłądzie. Tak. Potem je suszył, a potem z tego robił materiał do ogrzewania, do palenia po prostu. Czyli był taki... Producentem? Pracował w energetyce, można powiedzieć. W energetyce cieplnej pracował. Tak, tak. Pracował w energetyce cieplnej. Także te zawody do dzisiaj niektóre przetrwały, trochę forma się tego zmieniła. Natomiast ten taki kapłański przekaz, to, że można ustawić społeczeństwo w ten sposób, że są kapłani, którzy wyjaśniają. Najpierw biorą sobie jakieś pismo, potem to pismo odpowiednio interpretują i dzięki temu odbierają cześć i chwałę, a raczej w formie materialnej. I zarządzają duszami. Ponieważ akurat jakimś dziwnym przypadkiem te pisma wszystkie i Starego, i Nowego Testamentu opisują konieczność obdarowania Boga darami z różnymi, z złotem, srebrem, skórami, wszystkimi, co było wtedy bardzo cenne. Tylko, że tego Boga nigdzie nie ma, to komu to dać? No to trzeba dać kapłanom, ponieważ oni już będą wiedzieć, Bóg chce wykorzystać. Bo oni są pośrednikami. Tak, a pośrednik, wiadomo, to bierze sobie swoją prowizję. W tym wypadku 100% prowizji, ponieważ nie ma udokumentowanych faktów, żeby Pan Bóg się zgłosił po daninę. Zresztą po co Panu Bogu na przykład złota miska? Na przykład. No to z tego, co ty mówisz, to jak to są takie przekazy, to już są rzymskie przekazy, jak legioniści wdarli się do świątyni na Skalec, którą zburzyli za Tytusa, a potem za Hadriana, to wynieśli podobnież niewyobrażalne ilości złota, srebra i wszelkich kosztowności. Po co Panu Bogu jego pośrednika? A może one były tam tylko zgromadzone, bo to co jakiś czas przekonywali Pan Bóg. No cóż, no tak czy tak, powiedzmy jeszcze tylko to, że swój żywot zakończył Święty Paweł w Rzymie. W roku, to źródła mówią różnie, że to mógł być rok 68, 69, jeszcze za życia Nerona, czyli no to przed 70. Przed 60 rokiem, bo jeszcze Neron jeszcze żył, jak Święty Paweł zginął. Zginął ścięty mieczem, co było przywilejem tylko dla obywateli rzymskich. No, inne kary były gorsze. Na przykład Święty Piotr zginął na krzyżu, bądź powieszony został, że różne są źródła, ale generalnie zawisł, prawda, jako nie obywatel rzymski. A to jednak jako Żyd. Jako Żyd po prostu. A Święty Paweł był Żydem, ale był obywatelem rzymskim. Równocześnie był obywatelem rzymskim. Tak, można było takie obywatelstwo nabyć w różny sposób. No, w jakiś jeden z tych sposobów Święty Paweł nabył. Swój żywot zakończył, dokładnie nie wiemy jak, ponieważ dzieje apostolskie opisujące Świętego Pawła żywot kończą się w roku 64, a więc nie dotrwały do czasu, kiedy Święty Paweł się pożegnał z tym światem. Tak czy tak, niewątpliwie Święty Paweł się ze światem pożegnał, ale jego myśl i jego idea trwa wiecznie, trwa do tej pory.
i bardzo mocno rzutuje na nasze życie. O czym mówiliśmy dzisiaj w programie. Za jedne sprawy można być mu wdzięcznym nawet. To właśnie. Te sprawy napletkowe. To są rzeczy, za które możemy podziękować i to mówię naprawdę... Z męskiego punktu widzenia. I mówię to całkiem poważnie, chociaż trudno zachować powagę, gdy się rozmawia o tych sprawach, ale tak jest. Natomiast za inne sprawy, czyli za to, że niestety czujemy, że cielesność ludzka czy popęd seksualny jest czymś niewłaściwym, mamy to wdrukowane w własną świadomość dzisiaj. To też dzięki świętemu Pawłu, bo przecież człowiek, tak jak każde inne stworzenie, rodzi się z tym, że seksualność jest jego częścią, tak samo jak spożywanie pokarmów, spanie i inne rzeczy. Oddychanie. To jest ludzka rzecz. Natomiast w jakiś dziwny sposób okazuje się, że wszystko inne jest ok, ale ta jedna rzecz nie. Jest grzeszna. Trzeba zakrywać pewne rzeczy, trzeba chować te elementy, nie wolno pokazywać, bo to jest nie w porządku. Nie wolno tego robić publicznie, nie wolno tego robić... Cieszyć się. Nie wolno się tego cieszyć. Trzeba robić to w zaciszu, trzeba w sumie robić to w odpowiedni sposób, z odpowiednimi ludźmi, takimi, a nie innymi. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to coś jest z nim nie tak. A może to właśnie coś z tymi nakazami jest nie tak. Może my wzorem, nie wiem, szympansów, które są nam bliskie, powinniśmy zachować tak jak one. I szympanse nie udokumentowano tego, ale nie uprawiają żadnej religii. W związku z tym zachowują się w tych sprawach zupełnie naturalnie. I wielu z nas by chciało się zachowywać tak samo jak te szympanse. Te szympansy. Mam nadzieję, że w sposób dosyć ciekawy i dogłębny przedstawiliśmy Państwu sylwetkę świętego Pawła, założyciela i autora religii chrześcijańskich, wszystkich. I w jakiś sposób może zachęciliśmy Państwa do tego, aby jeszcze bardziej tę postać zgłębić, bo jest to osoba ciekawa. I bardzo ważna. Najważniejsza. Tak można powiedzieć. Nie Jezus mityczny, tylko właśnie realnie żyjący, tak. Paweł Starsu. Nie Jezus był najważniejszą postacią w historii cywilizacji. Nie Aleksander Wielki, nie Karol Wielki, nie Napoleon, nie Elvis. Chociaż co do Elvisa miałbym pewne wątpliwości. Ale właśnie święty Paweł to jest postać, która ukształtowała naszą cywilizację. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu.